Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, Tomasz Kosiorek przed mikrofonem. Dzisiaj wyjątkowo przed lubelskim mikrofonem Polskiego Radia, ale audycja Zostaw Wiadomość jak zwykle na antenie Polskiego Radia Euro i bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami. W Lublinie troszkę pada śnieg i zrobiło się bardzo zimno, ale może trochę łatwiej dzięki temu wczuć się już w świąteczny klimat. A jak porozmawiamy dzisiaj jeszcze o jedzeniu, to myślę, że święta będą już nie tylko w głowie, ale niektórzy mogą sobie całkiem świąteczną ucztę przygotować w trakcie audycji, bo będziemy rozmawiali o rozmaitych smakowitościach, ale pojawią się też takie rzeczy, które wydaje się, przynajmniej jak twierdzą badacze, naukowcy, dzisiaj byłyby zupełnie niesmaczne i być może nawet niestrawne. Będę dzisiaj rozmawiał z moim gościem, którego doskonale możecie znać, ale pewnie kojarzycie mojego gościa bardziej z techniką, bo w końcu nasz gość jest autorem książki pod tytułem Ludzie i technika, szkice z dziejów cywilizacji przemysłowej. Kto słuchał Zostaw Wiadomość w wakacje już wie, a dla tych, którzy są z nami dzisiaj być może po raz pierwszy, przedstawiam. Pan doktor habilitowany Michał Kopczyński z Zakładu Historii Nowożytnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, z Muzeum Historii Polski i magazynu historycznego Mówią Wieki. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Dzisiaj pan na moim miejscu. Proszę powiedzieć, jak się pan czuje po tej drugiej stronie stołu w naszym studiu? Bardzo rozemocjonowany. No dobrze, ale temat mamy dzisiaj też całkiem niezły, ponieważ będziemy rozmawiali o kuchni staropolskiej i od razu pojawiają się schody, bo po pierwsze, co to znaczy staropolska i tak naprawdę co to znaczy kuchnia, bo jak mówimy o kuchni i o jakiejś tradycji w tej kuchni, to trzeba by ustalić, kto tak naprawdę jadał w ten sposób, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali. No cóż, co to jest kuchnia? Wolałbym od tego bardzo generalnego zagadnienia zacząć. Otóż dopóki ludzie są głodni, cierpią głód, do tego momentu nie ma mowy o kuchni, do tego momentu jest zaspokajanie elementarnych potrzeb życiowych. Natomiast kuchnia zaczyna się wtedy, kiedy jest pewna wychwintność, kiedy się wychodzi na pewien poziom powyżej zaspokajania potrzeb elementarnych. I wtedy się zaczyna kuchnia, bo zaczyna się jakiś wybór, i zaczyna się jakieś komponowanie różnych potraw. I tyle, jeśli chodzi o tą kuchnię. Jeśli chodzi natomiast o okres staropolski, to w zasadzie my definiujemy historię, prawda, takimi epokami warunkowanymi przez wydarzenia polityczne. I okres staropolski, można byłoby powiedzieć, to jest aż do trzeciego rozbioru. Oczywiście niektórzy mówią tak, że są czasy stanisławowskie, które już do tej staropolszczyzny nie należą, nie przystają z racji różnych zmian kulturalnych, jakie tam następowały. I w gruncie rzeczy w kuchni też. Bo kuchnia... I jest też taki pomysł z tą rewolucją francuską, że to w końcu Polska wtedy zapatrzona na te tradycje kulinarne francuskie, a w końcu to rewolucja dużo zmieniła. No, zaczęło się restaurowanie na mieście wtedy. Więc no, być może to i z tym trzeba wiązać. Jasne. Kuchnia, znaczy rewolucja francuska kuchenna jest nieco wcześniejsza niż rewolucja francuska polityczna, dlatego że ta kuchenna rewolucja francuska to jest połowa XVII wieku, przepraszam, 100 lat wcześniej. Mniej więcej przez 100 lat te nowości się rozchodzą z Francji, głównie w ten sposób, że Francuzi jeżdżą za granicę i bardzo się dziwią, że wszyscy jedzą inaczej, i to znaczy jakoś tak dość barbarzyńsko. Natomiast z czasem dociera moda i rzeczywiście zaczynamy się upodabniać do Francuzów. I prawda, schabowy w panierce, co jest takie bardzo staropolskie, żeby nie powiedzieć niezwykle warszawskie, to jest tak naprawdę ani nie staropolskie, no może warszawskie może jest, ale na pewno nie staropolskie, bo jest to panierka francuska, to jest to właśnie to, co my dzisiaj mówimy, że jest kuchnią staropolską, przynajmniej w kartach dań możemy wyczytać. To jest w istocie rzeczy ta kuchnia po rewolucji francuskiej. Ale myślę, że dla naszych podniebień to lepiej. No, to już zależy, co kto lubi, ale wspomnijmy, że ci, którzy żyli wcześniej, takie obtaczanie mięsa w panierce uznaliby za psucie go po prostu. To nie było coś, co było przyjmowane jako odkrycie, które ma poprawić coś w naszej kuchni. No nie, to zupełne barbarzyństwo, gdyby nie autorytet wysokiej kultury francuskiej, to tego strasznego barbarzyństwa prawdopodobnie byśmy nie byli w stanie ścierpieć, bo kuchnia staropolska jest w gruncie rzeczy taka dość średniowieczna.
i nosi w sobie takie cechy średniowieczne, przyprawy, strasznie dużo, obok tych przypraw ostrych, strasznie dużo takiego kwasu, kwaśnego smaku mieszanego ze słodkim. No i oczywiście... I dużo postu, panie doktorze, i dużo postu. Ale dużo postu to było mimo tej rewolucji francuskiej. A jeszcze, prawda, w XVIII wieku, bardzo dużo postu było jeszcze w XIX wieku. Lekarze o tym pisali, że to jest okropnie, że tak dużo w Polsce postów jest, że to źle wpływa na prawda, cielesność Polaków. A pisali tak w końcu XIX wieku. Wyprzedza trochę nasze myśli i nasze zdania Robert, który napisał na 2100 kuchnia staropolska, czyli szlachecka, bo wątpię, by ktokolwiek wtedy spisywał potrawy chłopstwa, no może mieszczańskie. No akurat w tej Polsce z tymi mieszczanami to tak średnio bywało, natomiast no to rzeczywiście trzeba zrobić to rozróżnienie, bo zupełnie co innego jadł chłop w zagrodzie. No, może tylko niektóre elementy mogły być przenoszone na taki bardziej wytworny stół, bo jakaś tam kasza w końcu i tu była widziana, tylko pewnie też insze kasze to były. No w innych proporcjach i w innych ilościach, to znaczy Zbigniew Kuchowicz, który był tutaj pionierem w Polsce, jeśli chodzi o dzieje kuchni, pisał o tym jeszcze w latach 60., mówił w ogóle o tym, że było 5 różnych kuchni. I nawet nie jedna chłopska, tylko że chłopska głodowa, prawda? Chłopska głodowa, a więc to są takie jakieś po prostu jadalne rośliny, o których my nawet dzisiaj nie kojarzymy jako jadalne, typu pesz na mąkę i tak dalej. Chłopska uboga, chłopska, prawda? Taka zwykła. Oczywiście, no i potem mieszczańska, szlachecka. My jeśli chodzi o w ogóle o to, co jedzono, to tak naprawdę mamy bardzo słabą wiedzę, bo z takich znanych w obiegu naukowym książek kucharskich to praktycznie rzecz biorąc jest jedna ze schyłku wieku XVII. Później mamy ze schyłku wieku XVIII, ale już taką bardzo sfrancuziałą kuchnię, książkę kucharską. I no, no w zasadzie tłumaczenie, no tak, tak to powiedzmy, bo to tam różni badacze i autorowi jednak odmawiają autorstwa. No tak, ale wielokrotnie wydawana, więc i uwieczniona zresztą w panu Tadeuszu przez pomyłkę Mickiewicza. Ta książka XVIII-wieczna, no nazwijmy ją, że jest polska. Że ją jest polska. Trochę jest w rękopisach jeszcze tych źródeł. One teraz dopiero będą zaczynały oglądać światło dzienne. Gdzieś tam z takich sylw prywatnych rękopisów one zostaną wydane. Muzeum w Wilanowie taką serię zainicjowało i ta pierwsza polska książka kucharska Czernieckiego, ona już jest wydana. No tak, a na kolejne czekamy. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że w końcu Polska wyglądała trochę inaczej na mapie niż teraz i w końcu to też były bardzo różne kuchnie, to znaczy ta kresowa mogła się różnić od kuchni mazowieckiej. To w końcu, to już nawet abstrahując od kuchni staropolskiej, jednak te tradycje w różnych miejscach się różniły między sobą. Tak, z tym, że my tutaj mamy bardzo taką niepełną wiedzę. To znaczy musimy w gruncie rzeczy cofać się z materiału etnograficznego XIX-wiecznego i go rzutować gdzieś do tyłu. Dlatego, że poza takimi charakterystycznymi jakimiś potrawami, dajmy na to Kresy Południowo-Wschodnie, Ukraina, prawda? Kozacy, jakaś sałamacha. Zresztą nie Polacy o tym piszą, to o tym piszą podróżnicy francuscy, no których przeraźliwie drażni, to właśnie owa sałamacha wymieniona. Ale my tak naprawdę w tym zakresie mamy bardzo małą wiedzę. Wiemy coś tam na Pomorzu, ale to są pojedyncze potrawy, nawet nie to, jak one były przyrządzane. I ta kuchnia, o której coś wiemy, ta kuchnia, która coś mówi o smaku, a dzieje smaku są tak samo jak dzieje społeczne, polityczne, bardzo zmienne. To jest tylko ta kuchnia wysoka, ta kuchnia magnacka. I jak będziemy o tym mówić, musimy pamiętać, że to jest kuchnia absolutnej elity i naprawdę niewielkiej tak naprawdę części społeczeństwa. Można wyjrzeć poza to, bo takim źródłem, na które się bardzo często powoływano niegdyś, są jadłospisy profesorów Akademii Krakowskiej. I rzeczywiście to jest wydane. Te jadłospisy dotyczą takiego jednego w roku obiadu, bardzo uroczystego,
ale traktowano to tak, jakby ci profesorowie tak codziennie jedli. To są jakieś dawki śmiertelne jedzenia, straszne ilości kalorii. No ale to, jak mówię, to było raz do roku i prawdopodobnie zabierali sobie jeszcze cały tydzień z tego, co zabrali, mogli żyć. Tak przynajmniej bym wnioskował po tym zestawie dań. I to absolutnie nie jest typowe. Natomiast co środowiska mieszczańskie, poza tymi nieszczęsnymi profesorami Akademii Krakowskiej, to też w sumie dość trudno powiedzieć, biorąc pod uwagę, że te środowiska mieszczańskie to są w dużej mierze, no, Niemcy na przykład, ale w Elblągu jacyś Anglicy. Czyli zupełnie inne tradycje, które tutaj ze sobą przewieźli. Tak, i to takie tradycje, jak sądzę, no, tylko częściowo się przenikające z naszym tutejszym smakiem. Napisał do nas Leon 2100, to jest nasz numer SMS-owy, czterocyfrowy, który skróciliśmy dla waszej wygody, ale płacicie za SMS tyle, ile za zwykłą wiadomość tekstową wysyłaną w waszej sieci, według waszego planu taryfowego. Napisał Leon, że łączenie kuchni z polityką może być ryzykowne, bo był generał, który pojechał na początku lat 80. aż do Moskwy, żeby zamówić ruskie i do dzisiaj mu się nimi odbija. Porzucimy mimo zbieżności dat, bo to w końcu całkiem niedługo, porzucimy politykę, chociaż być może gdzieś tam ona będzie się wkradać, szczególnie kiedy będziemy mówili o rozmaitych przyprawach, to trudno też nie przypominać sobie ówczesnego kształtu świata, ale jeżeli macie jakieś pytania albo macie wyobrażenia na temat kuchni staropolskiej, cóż tam takiego mogło się jadać, to serdecznie zapraszamy. No i może jedno pytanie do naszych słuchaczy, co to takiego ten kapłon? Kapłon się czasami pojawia w różnych książkach, zatem być może kiedyś już sprawdziliście, albo po prostu wiecie, co to jest kapłon, więc napiszcie na 2100. Myślę, że coś w naszej szafie znajdziemy, żeby uhonorować was za prawidłową odpowiedź. Tomek pisze, jedzonko jedzonkiem, a co z nalewkami? Ten temat najbardziej mnie interesuje. No, nalewki i rozmaite płyny szlachetne też się pojawią, więc na 2100 zapraszamy wszystkich, a teraz pytamy o kapłona w pierwszej kolejności. To zupa z chleba. Jej wersje mogą być różne, napisała Reni, ale to nie jest prawidłowa odpowiedź. Za to na 022-645-2100 zadzwoniła do nas Agnieszka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A co to takiego ten kapłon? A to jest wykastrowany kogut. Z pewną taką nieśmiałością mam wrażenie o tym wykastrowanym kogucie mówisz. Tak, z nieśmiałością. No tak, taki wykastrowany kogut hodowany na mięso, czyli powiedzielibyśmy taki brojler dzisiejszy, czyli taka dorodna sztuka, która rzeczywiście na mięso była hodowana. Czy to jest podręcznikowa wiedza, wiedza z książek, czy skąd taka wiedza na temat kapłona? No raczej to jest wiedza, którą zdobyłam podczas studiów. Studiów historycznych czy gastronomicznych? Rolniczych. A proszę, a nie wiem, czy dzisiaj jeszcze stosuje się taką technikę, żeby nam kogut bardziej urósł, to się go tam kastruje, czy nie? Szczerze mówiąc, to tak dokładnie, to nie wiem. Rozumiem, że to nie było drobiazgo. Okej, za to Agnieszko, wydobędziemy coś z naszej szafy i jakaś przedświąteczna niespodzianka książkowa jeszcze do ciebie powędruje, zatem miłej lektury już teraz życzę. No i tak samo dostanie od nas książkę Daniel, który napisał, że to wykastrowany drób, zatem Danielu będziesz cieszył się również, to była pierwsza poprawna odpowiedź, chociaż bardzo dużo posypało się jeszcze odpowiedzi. 21.00 w sprawach różnych, a teraz chciałbym, żebyśmy na chwilę przenieśli się do Torunia, bo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Zakładzie Historii Nowożytnej pracuje doktor habilitowany Jarosław Dumanowski i odpowiedział na pytanie Renaty Grzuchowskiej o to, jakie to były smaki w tej takiej rzeczywistej, prawdziwej staropolskiej kuchni. Taka prawdziwa staropolska kuchnia była oparta na bardzo ostrych smakach. Przede wszystkim była to kuchnia, która nadużywała pieprzu, szafranu, gałki muszkatołowej, goździków, kardamonu, imbiru i wszelkich możliwych egzotycznych, ostrych przypraw. Co więcej, łączono je z cukrem, słodyczami, solą i smakami kwaśnymi, na przykład octem,
octem winnym, octem piwnym, cytrynami, limonkami. W ten sposób powstawały smaki zupełnie inne niż dzisiaj. Ona byłaby zapewne niejadalna dla nas dzisiaj. Mamy relacje z przeszłości, że na przykład Francuzi w XVII wieku, którzy mieli już kuchnię taką zmodernizowaną, podobną do naszej, nie byli w stanie przełknąć, nawet gdy byli strasznie głodni, tych dań kuchni staropolskiej. Nasza kuchnia dzisiejsza jest bardziej podobna do kuchni francuskiej XVII wieku, niż do kuchni staropolskiej, bo nasza kuchnia powstała na wzór kuchni francuskiej, czyli współczesnej, zmodernizowanej, uproszczonej w końcu XVIII wieku i można powiedzieć, że stworzył ją, czy jej podwaliny stworzył Paul Tremont, kucharz Stanisława Augusta, właściwy, choć niedoceniany, twórca obiadów czwartkowych. W najstarszej polskiej książce kucharskiej, która była w założeniu zaprzeczeniem kuchni francuskiej, jej autor wręcz nienawidził kucharzy francuskich, miał głęboki kompleks, mamy jednak mnóstwo zapożyczeń z kuchni francuskiej, także kuchnia polska czy staropolska, on tak pisze, to jest taka kuchnia, w której jest dużo szafranu i pieprzu, albo pisze, i to jest dla nas ciekawe, że kuchnia polska to jest taka kuchnia, w której, o ile dobrze pamiętam cytat, potażów albo zup nie znają, czyli w kuchni polskiej nie ma zup. Ale francuskiej są. Jest tam wiele rzeczy, których dzisiaj nie znamy. Przede wszystkim jest to kuchnia magnacka i barokowa, więc te dania byłyby po prostu trudne, czy wręcz niemożliwe czasami do przyrządzenia dzisiaj. Co prawda jest na przykład danie na jajecznicę z dwóch jaj na maśle i to myślę, że nawet początkujący kucharz by zrobił, ale najbardziej znane danie z tej książki to jest danie opisane w Panu Tadeuszu. Danie, które opisuje, w jaki sposób zrobić z jednego dużego, niekrojonego szczupaka rybę, która jednocześnie w jednym kawałku będzie pieczona, w jednym kawałku będzie smażona i w jednym gotowana. To, że kuchnia staropolska była kuchnią tłustą i ciężką, jest jednocześnie mitem i nie jest mitem. Z jednej strony kuchnia staropolska charakteryzowała się tak surową dietą, że mogłyby pewnie pozazdrościć jej albo nie sprostać jej dzisiejsze modelki. Kuchnia staropolska to kuchnia m.in. katolicka, czyli kuchnia oparta na bardzo surowym, długim poście, który w XVII wieku wynosił ponad pół roku. Dawny post polski charakteryzował się tym, że oprócz zakazu jedzenia mięsa nie można było jeść ani nabiału, nie można było jeść nabiału, jaj, mleka, przetworów mlecznych, ani żadnych tłuszczy zwierzęcych. A ponieważ trwał tak długo i często był też postem ilościowy, nawet najbogatsi ludzie, magnaci, po prostu głodowali. Więc była to kuchnia skromna, nietłusta i lekkostrawna. Ale przez drugie pół roku łaką czuchy różne, smakosze, ludzie, na których na to było stać, z nawiązką sobie tą postną dietę odbijali i dochodziło do prawdziwych orgii obżarstwa. Coś, co bardzo mnie ciekawi, słodycze w kuchni staropolskiej. Dlaczego? Dlatego, że cukier to nowy produkt, który zrobił ogromną karierę od średniowiecza. Jeszcze nie wiem, w XI wieku któryś król angielski na przykład pytał się swoich dostawców, czy w Londynie można by kupić hurtowo 2 funty cukru, czyli cały kilogram. Cukier w średniowieczu bowiem używany był jako przyprawa, czyli szczyptę cukru dodawano razem z solą i pieprzem do mięs, ryb czy warzyw. Stopniowo widzimy, jak cukru używa się coraz więcej, a przede wszystkim używa się go do zupełnie czegoś innego, bo tak naprawdę nie wiedziano, do czego może służyć cukier. Ktoś wymyślił, że cukier może służyć do przyrządzania osobnych posiłków, gdzie nie dodaje się już pieprzu, octu, szafranu, gałki muszkatołowej i goździków i że w ten sposób powstaną słodycze zwane deserami. W pierwszej polskiej książce kucharskiej mamy takich przepisów mało, ale niedawno odnaleźliśmy z tego samego czasu wspaniały rękopis, którego główna część to właśnie staropolskie słodycze, gdzie odnajdujemy i faworki, i pączki, i różnego rodzaju naleśniki, a zwłaszcza mnóstwo cukru. Cukru, który sam w sobie był gotowym deserem. Roztapiany cukier, cukier z dodatkiem jakichś wonnych przypraw, cukier, z którego wyrabiano jakieś figurki, jakieś rzeźby. No i tak naprawdę niewiele było wtedy, niewielki był wybór i nie było pomiędzy czym a czym wybierać. To oczywiście mówił doktor habilitowany Jarosław Dumanowski, historyk z Zakładu Historii Nowożytnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To takie piernikowe miasto. No okazuje się, że te pierniki staropolskie zupełnie by nam nie smakowały i zupełnie by nam tak nie wchodziły, o czym mówią wieki w tym numerze specjalnym o kuchni staropolskiej. Rozmawiają między innymi
Piotr Bikont i Robert Makłowicz, którzy rozmawiają z Bogdanem Boruckim i mówią o tym, czy dałoby się niektóre rzeczy, które dawniej ludzie jadali, odtworzyć. I z tym też byłyby problemy. Piszą nasi słuchacze, a co z bigosem? A co z historią bigosu? Pyta też Witold. No, myślę, że bigosem to powinniśmy się zająć w zupełnie odrębnej audycji, ale to obiecuję, może bliżej Wielkiej Nocy, to wtedy będzie po temu okazja, ponieważ o bigosie to już całe książki powstały i może wtedy z takimi specami od bigosu możemy się spotkać i o tym porozmawiać. Ale no, mówi się o tym, że to takie endemiczne potrawy, tak samo jak żur z... jak to się nazywało, z zakwaszonego ziarna, którego no, w innych miejscach nie spotkamy. To znaczy żur jest żurem polskim. Ciekaw jestem, czy gdzieś w tej tradycji dużo rzeczy takich zgubiliśmy, które były tylko polskie. No, na pewno. To znaczy jedną z takich rzeczy, która uchodziła i była w literaturze wspominana jako tylko polska, to jest wspomniana przez Jarosława Dumanowskiego, to jest ten szczupak na trzy sposoby. Gotowany, jest... smażony, pieczony. Tak, pieczony. A wszystko w jednym kawałku, to znaczy on taki sztucznie złączony jest, bo on mówi, żeby jednak go pokroić, ale podawany jest w jednym kawałku. I to jest takie niezwykle polskie. Tylko problem w tym, że podobny przepis na szczupaka pojawia się w niemieckiej książce kucharskiej z końca XV wieku, o której tam też jest, mówią wieki, która się nazywa O kuchmistrzostwie. I czy to jest spolszczony szczupak niemiecki, czy może zniemczony szczupak, powiedzmy, z jakiegoś innego kraju, który następnie się spolszczył i stał się jednym z takich specjałów kuchmistrzowskich w książce Czernieckiego. Tutaj dzieje kuchni są jednak takimi dziejami niesłychanie, powiedziałbym, ruchliwymi, o tak to nazwijmy, i jednocześnie bardzo słabo zbadanymi. Tutaj w tych dziejach jest bardzo dużo takich legend powtarzanych i jakby utrwalanych przez wielokrotne powtarzanie, a tak naprawdę bez większych badań. Napisał do nas słuchacz, ja jestem kucharzem, mieszkam nad morzem i na przykład zdań staropolskich to znam stokwisza, czyli solonego, suszonego na słońcu dorsza. Aktualnie jestem w pracy i pozdrawiam z zasłuchanej audycją restauracji Aquarius. No to my również pozdrawiamy i z Warszawy, i z Lublina. No ten stokwisz, tudzież sztokwisz, to coś strasznie śmierdzącego. Ale dobrze, że się pojawił wątek rybny, bo podobno ta polska kuchnia rybą stała. Nie wiem, czy to kwestia gorliwości w poszczeniu, czy w ogóle no, mieliśmy i trochę głębsze rzeki i z nad tego morza też ciągnęliśmy trochę ryb. No tak, tutaj pojawił się sztokwisz, można byłoby jeszcze wspomnieć o śledziu, szczególnie tym śledziu takim niderlandzkim, prawda, solonym. I trzeba tu jedną rzecz zaznaczyć, że to, co dzisiaj może uchodzić za, a w każdym razie w niektórych, przynajmniej w restauracjach, powiedzmy sobie, uchodzić za takie specjalne danie, kiedyś było czymś, czym karmiono najuboższych. Jednak suszoną czy soloną śledziem karmiono biedotę. Albo no, kawior, prawda? Dzisiaj największy szczyt wyrafinowania. Kiedyś największa nędza to dostawała. A właściwie jak było co innego, żeby dać nędzy, to kawior dostawały kury. Podobno lubią. A więc swoje te potrawy zmieniają też swoje jakby takie umiejscowienie na skali społecznej. Oznaczają co innego. I jeśli już jesteśmy przy tym, co to jedzenie oznacza i jak należy jeść, to jedna tylko uwaga. Mianowicie jedzono bardzo tłusto. I ta stara polska kuchnia to jest jedzenie bardzo tłuste. Jak się patrzy na portrety w ogromnej, na przykład w Wilanowie, ogromnej kolekcji, to widzimy tych ludzi takich grubych. To są skutki tego jedzenia, mimo tego, że prawie ponad połowa roku to są posty. Oni są strasznie 200 grubi. 200 dni około, tak tutaj tak. Zostało wyliczone, że to tyle mogło trwać u tych pobożnych. Oni są strasznie grubi. Oczywiście widzimy tak na tych portretach, widzimy przede wszystkim ludzi z klas wyższych, czyli magnaterii. Wszyscy są potwornie grubi. Wszyscy cierpią na podagrę, podobno z nadmiaru mięsa. Ja nie jestem o tym, nie wiem tego, nie chcę mówić z czego to wynika, ale cierpią na podagrę.
Powiem tak, być grubym to było dobrze, bo to oznaczało wyższą pozycję społeczną. Nie grubym gargantuicznie, bo taki straszny grubas budził słowa krytyki. I to już w średniowieczu i później. Natomiast być grubym to jednak oznaczało... Włosi w średniowieczu mówiono w ten sposób, popolo grasso to jest wyższa klasa, czyli to są ci ludzie grubi. Popolo minuto chudsi to jest niższa klasa. Dzisiaj już jesteśmy w innej epoce i jakby inny kult zupełnie wygląda. Odwróciły się te proporcje. Tak, to raczej ci zamożni są chudzi. Właśnie. Ale jesteśmy w innych czasach, czasach innego smaku, nie tylko artystycznego, ale także jedzeniowego. I tu wracam do tego, o czym żeśmy powiedzieli, o tej słabym zbadaniu tej historii kuchni. Znaczy, to jest tak naprawdę ostatnie 20 lat, kiedy ta problematyka stała się problematyką taką, nazwijmy to, z kręgu poważnej historiografii. I stąd w tym numerze Mówią Wieki grudniowym ona jest o kuchni staropolskiej, ale jakby takim artykułem otwierającym te teksty jest artykuł o francuskim historyku Jean-Louis Flandrenie, który jest człowiekiem, który wyprowadził tą kuchnię ze sfery anegdoty w sferę naprawdę poważnej refleksji nad dziejami kultury po prostu. Dziejami smaku. Mamy szczęście, bo żona miał Polkę w związku z tym i polskie różne akcenty się tam pojawiają i studiowanie tych przekazów ludzi, którzy podróżowali do Polski i dziwili się rozmaitym polskim zwyczajom. Na przykład czytam w tym artykule, Polacy w czasie posiłku pili bardzo mało lub wręcz wcale i spożywali piwo lub nierozcieńczone wino dopiero pod koniec lub po posiłku, podczas gdy Francuzi pili w czasie posiłku i raczyli się winem rozcieńczanym wodą. Ten przykład pokazuje na sposób, w jaki historyk otwierał drogę do badań nad wyobrażeniami dotyczącymi kultury stołu i wyżywienia. No to dobrze, że i ci Francuzi tak nas badają i nasze tradycje. To znaczy, to jest pewien zbieg okoliczności, bo powiedziałbym tak, raczej każdy dostrzega przede wszystkim swoje, a niektóre nacje mają to do siebie, że dostrzegają swoje i jakby dziwią się, że inni mają inaczej. W przypadku Flandrena on pisał głównie o kuchni francuskiej, miał kilka takich porównawczych jakby punktów odbicia, no i pojawiła się Polska i mogę powiedzieć w ten sposób, opowiadał mi to właśnie dr Dumanowski, on się zajmował czym innym, jakąś modą, czymś takim, i jak trafił na seminarium Flandrena, to Flandren go zapytał, jak wyglądają badania polskie, i tak naprawdę od Flandrena dostał ksero tej księgi Czernieckiego i to było pierwsze źródło, z którą to miał. A więc Flandren jest też nie tylko ojcem takiej naukowego badania dziejów kuchni, dziejów smaku, ale także w jakimś sensie kuchni polskiej. Co tutaj żeśmy weszli oczywiście w napitki, jak piją, prawda? I to jak piją, w jaki sposób piją, że piją po jedzeniu, a nie w trakcie jedzenia, warunkuje też co piją. Dlatego, że dzisiaj to w całym świecie jest, to jest nie tylko w Polsce. Symbolem wina francuskiego jest Bordeaux, prawda? Mówimy wino francuskie, myślimy Bordeaux i tak powinno być, bo to agencje reklamowe pracują na to, żebyśmy tak właśnie mieli takie skojarzenia. A ono jest, jak wiadomo, kwaskowate. I w związku z tym to było tanie wino w Polsce nowożytnej, no nie dla poważnych ludzi. No bo jak można pić kwas? Prawda? Ono smakuje tak naprawdę do jedzenia, a nie do picia dla picia. W związku z tym to było tanie wino, nikt poważny tego wina nie pił, a z kolei Francuzi też się wzdragali przed jego dosładzaniem sztucznym. W związku z tym u nas pito wino słodkie. Słodkie przede wszystkim węgierskie. I to było to... Czyli wino... Węgrzyn. Węgrzyn, tak. To było to wino, które Polacy kochali, ale to wynikało z pewnej kultury picia, która istniała w Polsce. I to był jakby logiczny efekt tej kultury picia. Więc to, jak się spożywa, warunkuje też, co się spożywa. To jest właśnie ta cała sfera takiej kultury wokół stołu. Nie tylko na stole, ale wokół stołu. Typowe polskie dania: śledź po japońsku, ryba po grecku, schab po żydowsku i fasolka po bretońsku. No i oczywiście pierogi ruskie, napisał do nas Andrzej z Kalisza, puszczając oko. No, dobrze jest zbierać z różnych tradycji, chociaż okazuje się, że niektóre są obce tylko z nazwy.
Jaki schab po żydowsku? Chyba karp, nieprawdaż? No oczywiście, że tak. Ja też tak bezrefleksyjnie przeczytałem ten schab po żydowsku. No świnia nie bardzo z kuchnią żydowską i z kuchnią muzułmańską się bratają, ale za to 40-latek pyta i po drugie, czy Węgrzyn to aby na pewno wino? No tokaj, węgierskie wino. Pozdrawiam Grzegorz, 40-letni. No mieliśmy z Węgrami całkiem niezłe kontakty, w związku z tym ciągnęło się to wino z południa do Polski, w końcu bliscy sąsiedzi, było nie było. Ale wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypominam, że jest nim pan doktor habilitowany Michał Kopczyński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, z Muzeum Historii Polski i magazynu Mówią Wieki. Panie doktorze, jest takie pytanie od naszego słuchacza. Epidemia, w zasadzie stwierdzenie, epidemia dżumy zdziesiątkowała Europę. U nas nie zrobiła większych szkód, bo Polacy w tamtych czasach dobrze się odżywiali. Polska kuchnia jest dobra na wszystko. Nie wiem, czy nam się jakoś tak nacjonalizm rozbuchał, czy to prawda i czy na pewno to pokłosie dżumy zawdzięczamy polskiej kuchni. No przede wszystkim my tak naprawdę nie bardzo wiemy, jak wielkie były straty, jeśli chodzi o dżumę. To znaczy, jak duże były straty w Polsce, bo wiemy mniej więcej, jakie były za granicą. Natomiast w niektórych krajach tutaj było tak, mniej gęste zaludnienie, więc być może to wpłynęło na to, że te straty demograficzne były mniejsze, ale naprawdę to jest trochę takie wróżenie z fusów. Natomiast powiem w ten sposób, że dżuma oczywiście w skali całej Europy i chyba w skali Polski też wpłynęła na to, co się jadło, zmieniła. Jadło spisy, przede wszystkim zmieniła ich zawartość, jakby zawartość energetyczną tego, co się jadło, i to w odniesieniu do całej populacji. Jeżeli się ta dżuma zabija w skali Europy jako kontynentu, 1/3 ludności, kontynentu, powiedzmy sobie, który był przeludniony, od XI wieku wzrastała liczba ludności, prowadząc do pewnego przeludnienia, to było bardzo prymitywne rolnictwo, które nie było w stanie tych ludzi wyżywić. I teraz ginie 1/3 ludzi, pojawiają się puste pola, zarośnięte, takie naturalne pastwiska, i na tych naturalnych pastwiskach, które nie są używane pod zboża, pasie się większa ilość zwierząt. I te zwierzęta trafiają na stoły. I trafiają na stoły w dużych ilościach, trzeba powiedzieć, bo z takich oszacowań niemieckich dla miast niemieckich późnego średniowiecza, Wilhelma Abla, wynika, że w późnym średniowieczu w dużych miastach niemieckich jedzono 100 kilo mięsa rocznie. To jest bardzo dużo. To jest więcej niż w epoce nowożytnej, to jest więcej niż... Właściwie to jest tak jak w XX wieku. To są te ilości jak teraz. I widać tego efekty. To znaczy szkielety późno-średniowieczne z całej Europy, z Polski też, są wyraźnie wyższe. A ludzie byli wyraźnie wyżsi niż we wczesnym średniowieczu, wyraźnie wyżsi niż w epoce nowożytnej, niż w XIX wieku. Wyżsi, jaki to ma związek? Otóż wysokość ciała, wzrost, mówiąc prawda, już niefachowo, jest efektem między innymi wyżywienia. Oczywiście genotypu, ale również wyżywienia. I te zmiany takie dość znaczne widać. One odbijają to, co ludzie jedli. I to nie tylko magnaci, co jedli, prawda? Nie tylko ten fragment, który my widzimy z książek kucharskich, ale jakby to się odnosi do całej populacji. Pytają nasi słuchacze o liczbę kalorii, którą spożywano, bo Robert zastanawia się, jakie wtedy było zapotrzebowanie energetyczne przeciętnego mieszkańca, ile musiał zjeść, żeby pokryć swe potrzeby. No właśnie, jesteśmy w stanie to jakoś stwierdzić? No w końcu pewnie trochę więcej chodził, bo nie jeździł, tak jak dzisiaj. Więcej czynności musiał sam wykonać, czysto fizycznie. Fizycznie, więc pewnie musiał się do tego przyłożyć. No tak, oczywiście znacznie więcej pracował fizycznie, ale trzeba pamiętać o tym, że ta praca fizyczna była mniej intensywna niż jest dzisiaj. Więc my tak naprawdę możemy wyjść od jakichś norm dzisiejszych, a powiedzmy 2,5-3 tysiące kalorii, i zobaczyć, jak to było w przeszłości. No i co się okazuje? Okazuje się, że na przykład dane francuskie, szacowane oczywiście dla schyłku XVIII wieku, to jest
na głowę mieszkańca około 2000 kalorii dziennie. Czyli to jest bardzo mało. A jeśli chodzi o dane polskie, to właściwie jedyne takie badania dla czasów nowożytnych przeprowadził Andrzej Wyczański, a jeszcze w połowie lat 60. i wyszło zupełnie nie najgorzej, to znaczy wyszło 3,5 tysiąca kalorii dziennie, czyli dość dużo. Proszę pamiętać o tym, że 1/3 jest z piwa. To zresztą jest taka norma europejska. 1/3 jest z piwa, które się pije dlatego, że jest kaloryczne, a trochę tam szumku w głowie robi, prawda? Ale sama przyjemność, oni wtedy nie mieli samochodu, więc nie było problemu. W Polsce jedzono zupełnie nieźle w czasach nowożytnych, tylko tak jak we wszystkich krajach nowożytnych, w tej epoce, w której my jesteśmy, w książkach kucharskich mamy orgię mięsną. Natomiast jak się popatrzy na jadłospisy tak zwanych zwykłych ludzi, a więc to, co Andrzej Wyczański oglądał, tego, co jadła służba folwarczna, a to można się zorientować, bo oni dostawali część, po prostu wyżywienie w lustracjach dóbr, w rachunkach różnych jest powiedziane, ile służbie dawano. Wiemy, ile tych służących było z tych samych rachunków, możemy mniej więcej uśrednić to. To tam prawie w ogóle nie ma mięsa. To są bardzo małe ilości. Bo 1000 kalorii uzyskiwanych ze zboża, jeśli przyjmiemy je za 100, to żeby te same 1000 kalorii uzyskać z mięsa, to trzeba było zapłacić 6 razy więcej. I nic dziwnego, że ludzie te kalorie przede wszystkim ze zbóż, z innych takich roślinnych pokarmów czerpali. No przez to byli niżsi, prawda? Ale no generalnie tak, ale nie głodowali. Głodowano od czasu do czasu. U nas w Polsce głody się zdarzały, rzadko się zdarza, że jest w skali całego kraju. Najczęściej to jest zjawisko prowincjonalne. Gdzie indziej może być tak, może być zupełnie obficie. A tutaj mamy głód. Bardzo słaba infrastruktura transportowa uniemożliwia po prostu przewóz żywności z miejsca na miejsce. Panie doktorze, będę odszczekiwał. Powiedziałem, że to nieprawidłowa odpowiedź, że kapłon to zupa, a donosi nam pani Renata, jedną z podstawowych gotowanych potraw na wsi były różnego rodzaju zupy. Ze względu na ogólnie panującą biedę, zupy gotowano z najtańszych i najłatwiej dostępnych składników. Tradycyjną potrawą codzienną jedzoną w Polsce Środkowej, często na śniadanie, był kapłonek, bądź gwarowo wodzianka. Wodzianka to zupa przyrządzona z czerstwego chleba pokrajanego w kostkę, wrzątkiem z dodatkiem roztartego z solą czosnku i tłuszczu, najlepiej smalcu ze skwarkami. Podaje nasza słuchaczka źródło M.E. Halbański, Leksykon Sztuki Kulinarnej, Warszawa 1987. Zatem i dla pani Renaty znajdziemy coś w naszej szafie. Poprosimy o adres już nie mailowy, ale zupełnie analogowy, taki, żeby można było do pani wysłać to w podzięce za wiedzę, którą od pani otrzymujemy. Czyli kapłonek to również zupa, a nie tylko mały wykastrowany kogucik. Panie doktorze, ale chociaż jeszcze dwa zdania przed 23 o tych smakach, bo my powiedzieliśmy, że kwaśne i że słodkie. No a z tym kwasem to są takie hipotezy, że to może, że w ogóle te przyprawy i przyprawy gęsto używane były używane po to, żeby nie do końca świeżego na przykład mięsa smak zabić. Ale przyprawy to nic taniego, w związku z tym, jeżeli kogoś już było stać na przyprawy, no to pewnie było go też stać na świeższe mięso i nie musiał tutaj niczego maskować. Ale oczywiście, że tak. To znaczy, jeżeli kogoś stać było na przyprawy te takie drogie, tam, typu pieprz, to byłoby bez sensu wyrzucać to, te drogie przyprawy do śmierdzącego mięsa. Znaczy, nie można wykluczyć nigdy takiej sytuacji, prawda? Ale raczej, jeżeli używać to jakichś takich przypraw krajowych, bo były też krajowe, które przez swoją wonność były w stanie, prawda, zabić jakieś smrody. Więc, a na pewno nie pieprz, nie kardamon, prawda, nie te przyprawy najdroższe do śmierdzącego mięsa. To stanowczo nie. Swoją drogą robi to niesamowite wrażenie, jak przegląda się tę listę tutaj w magazynie, przegląda się tę listę przypraw, które były używane w polskiej kuchni i tu się taka bazylia na przykład pojawia i myślę sobie, no mój Boże, przecież jeszcze kilka lat temu to myśmy jakoś specjalnie bazylii w naszych kuchniach nie widzieli, a myślę, że jest wiele domów, w których jej do dzisiaj nie ma. Owszem, w dobie staropolskiej
Polskiej też nie było ich w wielu domach, natomiast no, były domy, do których jednak ta bazylia i inne przyprawy docierały i to robi wrażenie, jakie tam były smaki, skąd one musiały do nas docierać. Przecież to kawał świata musiało przejechać. No tak, a oczywiście to jest przyprawy, to jest jedna z wielkich rozdziałów historii gospodarczej. Można powiedzieć, że wokół przypraw kręcił się cały świat. W końcu po to pojechano do Indii, prawda? No tak, i cała wielka polityka też z tego wynikała. To tym zajmiemy się również po 23 i będziemy rozmawiali jeszcze o kuchni, a Andrzej z Kalisza pisze: proszę odwiedzić sklep mięsny i sprawdzić metki na wędlinach. Zapewniam, że jest w ofercie schab po żydowsku lub czasami po cygańsku. No, czasami można też znaleźć szynkę z Biedronki, ale nie wiem, czy to jest akurat ta szynka, która ma w sobie cokolwiek wspólnego z owadem. A 2100 cały czas w sprawie polskiej kuchni i tylko jeszcze krótki SMS od Magdy, tylko jedna potrawa jest w 100% polska. Zapiekanka z brudnej budy obok przystanku tramwajowego. Temat godny dysertacji. Serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj bardzo smakowicie, chociaż niektóre przepisy sprawiają, że czuję się odrobinę onieśmielony i tak naprawdę to nie mam ochoty pewnych rzeczy jeść, bo różne tradycyjne potrawy wcale nie brzmią zachęcająco. Witold napisał: poznaniacy chyba zawsze byli oszczędni, jadając zupę z tłuczonych ziemniaków zalanych wodą po odmaczaniu solonych śledzi. No, to zawsze można było ten sól wykorzystać. No i jednak trochę to miało smaku jednak, tak jak się taki wymoczy śledź. No to niezły pomysł. Wizyty nad morzem się... XIX-wieczny jednak z tymi ziemniakami. Przepraszam, że się tak wtrącam, ale już mam przepis na coś, co być może będę... To skąd ja wezmę teraz solone śledź? Natomiast 21-wieczny panu jeszcze podrzucę przepis, bo Grzegorz od schabu po żydowsku pisze: a w Zakopanem jest pizza po góralsku, stek chałupa i juchas burger. Chyba juchas burger najbardziej mi się, tak naprawdę to mi się najbardziej nie podoba, no ale już niech będzie. Rozmawiamy dzisiaj z doktorem Michałem Kopczyńskim z Muzeum Historii Polski i magazynu Mówią Wieki. Muzeum Historii Polski realizuje taki program Clio w kuchni. Jak rozumiem, jest szansa na ogarnięcie tej naszej całej wiedzy historycznej, kulinarnej. Tak, to znaczy jest to tak, że stosunkowo dużo jest autorów piszących o kuchni. Oni zawsze stoją w takiej pozycji, w jakiej jest autor piszący o kuchni dla, prawda, piszący coś na pograniczu historii, pograniczu tego, co dzisiaj człowiek może zjeść. To znaczy, jeżeli się proponuje komuś jakiś przepis, to musi to być przepis unowocześniony. I to są tacy rekonstruktorzy, zupełnie jak ci tacy rekonstruktorzy, prawda, odtwarzający bitwę pod Grunwaldem. Mhm. A wiadomo, że w tej bitwie pod Grunwaldem, co mamy ją co roku, 15 lipca, to tam nikt nie zginie, prawda, bo to nie jest na serio. I to jest trochę tak z tym odtwarzaniem kuchni, to znaczy zrobimy sobie coś, od czego nie zginiemy. A więc to musi być trochę zmodyfikowane. No właśnie, nie wiadomo, czy przy tym oryginalnym przepisie byśmy nie zginęli. No to bardzo prawdopodobne. To, czy owo. Tak, znaczy, no nie wiem, czy zginęli, ale generalnie mogłoby to się skończyć nie najlepiej. Ja bym powiedział w ten sposób, że tak naprawdę historyków, takich, co to czytają przede wszystkim źródła i starają się odtworzyć, prawda, jest stosunkowo niedużo. I bardzo często my, wbrew pozorom, o sobie nie wiemy, że jesteśmy. I dlatego program Clio w kuchni realizowany przez Muzeum Historii Polski przede wszystkim ma na celu, aby to środowisko jakoś skupić wokół siebie, żeby ludzie wiedzieli jeden o drugim, co robi. Bo to jest tak, że obok takich badaczy uznanych, którzy się tym zajmują, przecież sporo rzeczy przydatnych robią studenci piszący magisteria, prace licencjackie. I warto po prostu, żeby oni wiedzieli, że coś takiego jest, żeby gdzie można czerpać informacje, gdzie można też samemu coś podrzucić, co się samemu zrobiło, bo jesteśmy na tym etapie, że musimy zbudować całą taką szkołę ludzi, którzy się tym zajmują. Wymieniają się informacjami. To jest też strona internetowa dla nas, bo my możemy skorzystać z tych przepisów, bo one są w internecie. Są, tak. Tak, jak najbardziej. To znaczy, to są niektóre wybrane, prawda? Kuchnia jarska, taka inna, XIX-wieczna, ale to będzie, mam nadzieję, to będzie rosło. Internet, jak wiadomo, nie ma określonej pojemności. Bez końca tak będzie rosło. Aż w końcu poznamy wszystko. Oby nie. Chyba nam to nie grozi.
chyba nam to nie grozi, chociaż jeżeli chodzi o historię, to rzeczywiście już możemy dojść do jakiejś ściany, jeżeli chodzi o dane i jeżeli chodzi o źródła, ale tak naprawdę to myśmy nawet nie tknęli świni. Być może nie tknęliśmy jej, bo uważamy, że jest nieczysta, chociaż to nie jest chyba zbyt częsty pogląd dzisiaj w Polsce, a tą świnią trzeba by się zająć, bo w końcu trzeba rozminować naszego schabowego, który to taki miał być staropolski i myślę, że w moim rodzinnym mieście Węgrowie, kiedy istniała knajpa o nazwie Staropolska, nie ma jej już pewnie ze 20 lat, no to pewnie ten schabowy był jednym z czołowych dań obok zrazów z kaszą po radziwiłłosku. No jest taką cechą charakterystyczną jednak struktury konsumpcji współcześnie zupełnie mięsa w Polsce, że w odróżnieniu od powiedzmy Europy Zachodniej my jemy bardzo dużo wieprzowiny. Oczywiście wszędzie to jest tendencja ogólnoświatowa, że drób wchodzi i bardzo dużo zabiera przede wszystkim terenu, rynku, przede wszystkim wieprzowinie, a u nas to też jest, ale wieprzowina nadal króluje. I stąd jest takie skojarzenie, że to bez wieprzowiny, prawda, nie sposób sobie wyobrazić. Trzeba pamiętać o tym, że wieprzowina nie cieszyła się w tej wysokiej kuchni uznaniem z paru powodów. Pierwszy powód był taki, że wieprze hodowano przede wszystkim na smalec, na tłuszcz. I ten tłuszcz to ta służba folwarczna, którą badał Andrzej Wyczański, a oni tego używali. I to, prawda, jako takiego okrasy, omasty do tego, co jedli tam jakiś kaszy czy czegoś takiego. A więc świnia się kojarzyła przede wszystkim z tym, że była taka bardzo pospolita. A kuchnia wysoka, kuchnia magnacka nie jada potraw pospolitych. Nawet jeśli jada kaszę, to w niewielkich ilościach i w tych książkach kucharskich tam o nich bardzo mało o tych kaszach jest. Dlatego, że to jest za bardzo pospolite. To jest dla zwykłych ludzi. A poza tym są jeszcze taka gradacja bytów, którą naprawdę się bardzo wierzy i generalnie no, szlachetna jest dziczyzna. Nawet dzik, prawda? No w końcu świnia. Ale dzika. No, prawdopodobnie z tego względu, że na nią się poluje, prawda? I to jest taki specyficzny sposób jej zdobywania. Poza tym generalnie im wyżej, tym lepiej. A więc ptaki. Takie małe, co wysoko latają, są najlepsze. Bardzo dużo przepisów jest na takie ptaki. A wszystko, co jest bliżej ziemi, jest gorsze. A świnia przecież jest niżej, bliżej ziemi, niż na przykład prawda, wołowina. Wół. Tak jest. Tak. A więc to jest nie dość, że pospolite, to jeszcze blisko tej ziemi. A proszę sobie wyobrazić warzywa, które są w ogóle spod ziemi, to w ogóle nie, to w ogóle nie nadaje się. Tak. Fuj. Ale no właśnie, jest problem, chociażby ptactwo wodne już jest z wody, czyli tak jak ryba, i ono bywało czasami uznawane za postne, ale już na przykład jajko nie było postną potrawą. W związku z tym myślę, że tutaj czasami trudno było dojść nawet do jakiegoś porządku, bo ta logika była pokrętna. No tak, tylko że musimy pamiętać o jednej rzeczy, o rzeczy, którą zupełnie dzisiaj jest zapoznana. Mianowicie ta kuchnia dawna, średniowieczna, nowożytna, ona jakby też miała pewne założenia zdrowotne. To się wywodziło z pradawnej teorii, dzisiaj zarzuconej całkowicie, prawda, że są pewne substancje, z których składa się, z cztery żywioły, z których składa się świat, ogień, woda, ziemia, powietrze. I te cztery żywioły mają swoje cechy. W człowieku też są cztery żywioły: żółć, flegma, melancholia, krew. One też mają swoje właściwości. Trzeba to odpowiednio mieszać, a żeby żywić zdrowo, trzeba wiedzieć, kogo żywimy, czy żywimy melancholika, czy flegmatyka, sangwinika, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I trzeba mu odpowiednie potrawy w związku z tym podawać. To jest cała wiedza, a u Hildegardy z Bingen na przykład, o której my dzisiaj nie mamy zupełnie pojęcia, a tamtejsi kucharze jednak mieli pojęcie, przynajmniej ci kucharze od kuchni wyższej. Oni naprawdę starali się żywić ludzi zdrowo.
to akurat niesamowite, ponieważ podobne wątki pojawiają się na przykład na Dalekim Wschodzie i tam też mówi się o takich żywiołach, które w różnych rodzajach jedzenia są i to też jest wątek, do którego nawet dzisiaj się różni ludzie odwołują, mówiąc o obróbce tego jedzenia, że pewne potrawy powinny mieć przydanego ognia przez podgrzewanie. Bardzo zaskoczyła mnie informacja o tym, że owoce i warzywa jedzone na surowo wzbudzały pewien opór i Władysław Jagiełło, który był fanem gruszek i uwielbiał gruszki i jadał je bardzo często, i jadał je na surowo, był przez to uważany, no nie tylko przez to, bo w końcu nie miał on szczęścia do nas, był uważany za ogromnego prostaka. No te gruszki to pewnie było tylko takie potwierdzenie tej hipotezy, że Jagiełło, no gdzie on tutaj do naszego cywilizowanego świata? Nie, no jasne, człowiek, który się codziennie mył mydłem, no nie mógł być prawdziwym Europejczykiem. Tośmy kiedyś już mówili 20... o tym mydle, brudzie i tak dalej, więc... Tak, 2100. Panie doktorze, z jednej strony owoce, które niekoniecznie są jakoś bardzo pożądane w tym jedzeniu, albo nie są pożądane na surowo, ale z drugiej strony mamy przecież tę całą włoszczyznę. I tak sobie mówimy, że to Bona przywiozła, a okazuje się, że już było. Było, tylko może ta Bona bardziej tam przebierała nogami, żebyśmy tego więcej jedli. No było, tylko że było podawane w zupełnie inny sposób, to znaczy było gotowane. Kuchnia średniowieczna gotuje warzywa i to z punktu widzenia dzisiejszej dietetyki jest coś okropnego, prawda? Ale oni na surowo tego nie jedzą. Natomiast, no niby kuchnia włoska też. Było, my wiemy, co jadał Jagiełło. To znaczy są rachunki dworu. Oczywiście Jagiełło nie mógł tego jeść, co jest w tych rachunkach, bo to jak mówię, to dawka śmiertelna. Wiemy, że jadł 12 potraw. To była jego normalna ilość potraw, z tym, że każda potrawa to nie jest, że talerz pełen, prawda, tylko no, trochę tego, jadł pewnie tego mniej, ale generalnie nie wiemy, jak wielki był dwór. Wiemy, ile wołów zażynano tam miesięcznie, nie wiemy, jak wielu ludzi się tym żywiło. W każdym razie, no on jadał dobrze, tak. Jadał dobrze. Nie przypadkiem jeden z zabytków literatury polskiej, pieśń o zachowaniu się przy stole, jest właśnie jego czas. Czyli wiersz słoty. Tak. Herbata chłopska, którą piję i dziś, czyli głóg, dzika róża, kociupki, czyli owoce tarniny, strużyny jabłek suszone i chycka, czyli owoce czarnego bzu. To góra witamin, napisał Witold. No pytanie, gdzie ty to zbierasz, bo ten czarny bez to już coraz trudniej daleko od drogi znaleźć, a podobno on nieźle absorbuje metale ciężkie ze spalin. Ale myślę sobie, że to takie powroty do tradycji mogą być niezwykle zdrowe. W końcu nie każdego było stać na herbatę, a w zasadzie od niedawna, patrząc na całą historię, stać nas na herbatę. Więc ludzie doskonale sobie z tym radzili. Natomiast jak czytam, że w późnym średniowieczu kupcy sprowadzali rocznie do Europy około 1000 ton pieprzu i podobną ilość pozostałych przypraw, imbiru, cynamonu, gałki muszkatułowej, goździków, kardamonu, galantu i innych, za pieniądze wydawane na import tych towarów można było zaopatrzyć w zboże 1,5 miliona ludzi. Korzenie były synonimem luksusu, a najdroższą z przypraw był rodzimy szafran. Cena funta szafranu to równowartość porządnego rumaka. Robi wrażenie. No, robi tylko wrażenie. Tylko rodzi się pytanie, bo Robert napisał, w jaki sposób wtedy cytryny, limonki sprowadzano, by uniknąć popsucia się. No przecież nawet kapary ściągano, no przywożono tak różne rzeczy, że to nam dzisiaj czasami trudno je dostać poza jakimiś delikatesami. No tak, ale my mówimy przede wszystkim o tym, co się nie psuje, to znaczy o pieprzu, prawda? Bo to jest ta przyprawa, która robi, że tak powiem, historię świata. A ją można przewozić. W dodatku jeszcze lekka jest. Można z dalekich, na dalekie dystanse. I to jest, jak mówię, wielka historia. Historia nie tylko gospodarcza, ale w ogóle prawda, odkrycia geograficzne. W pogoni za pieprzem do Indii, jak wiadomo, dotarł Vasco da Gama. Potem Holendrzy przecież zajmujący wyspy korzenne. To jest wielka polityka, wielka historia, wielka gospodarka, także w Europie. Dlatego, że te przyprawy, kiedy były w średniowieczu przewożone przez Wenecjan, szły przez Włochy i później na północ do Europy. Na północ, bo na północy się jadło więcej mięsa,
a więc więcej przypraw się jednocześnie używało. Kiedy przywieźli Portugalczycy z Indii, no to wiadomo, że cokolwiek by nie powiedzieć o Lizbonie, ona nie może być centrum handlu. Musieli gdzieś przenieść bardziej na północ, w takie miejsce, ten swój, prawda, to miejsce, gdzie będą sprzedawali te przyprawy, w takie miejsce, które ma dobre połączenia z drogami, znaczy rzekami, z Europą Zachodnią. I tak trafili do Antwerpii, a potem do Amsterdamu, i to jest stolica gospodarki światowej w czasach nowożytnych. A więc takie rzeczy, takie właśnie przyprawy, no nie tylko, ale przyprawy również, one decydują o tym, gdzie jest centrum świata, gdzie jest centrum, przynajmniej gospodarcze centrum świata w Europie nowożytnej, w czasach nowożytnych. Pamiętam z wykładów z historii, że polska szlachta dużo tłustego jadła po to, aby więcej piwa później w siebie wlać. To o tych szlachetnych, trochę bardziej i mniej napitkach porozmawiamy już za kilka minut. 21.00 w sprawie kuchni. No i takie pytanie, jak sądzicie, czy mleko w staropolskiej kuchni było postne, czy niepostne? Zawiozłem bigos do Londynu. Anglicy krzywili się, a potem wsuwali, aż im się uszy trzęsły. Chwała polskiemu jadłu, napisał Grzegorz. Pamiętam takie doświadczenie właśnie z Kanadyjczykami, którzy poczęstowani zsiadłym mlekiem, no, zalewali się łzami, ponieważ zadzwonili od razu do swoich rodzin i powiedzieli, że zostali poczęstowani zepsutym mlekiem w Polsce i musieli je w dodatku zjeść. No, po prostu nie znają się, co tu dużo mówić. Ale teraz posłuchajmy Piotra Bikonta, dziennikarza, publicysty i krytyka kulinarnego. Piotr Bikont jest przewodniczącym kapituły Dobrego Smaku. Jest w jury konkursu Polska Nalewka Roku, odbywającego się w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu. No i zapytaliśmy Piotra Bikonta, czy nadużywano w epoce, w dobie staropolskiej alkoholi, czy ludzie pili może mniej niż teraz. Mnie się zdaje, że pili jednak, no. W Polsce bardzo szybko zaczęto produkować piwo, a wcześniej jeszcze miód pitny. Mniej więcej taki, jak dzisiaj można kupić. Dzisiaj nam to już nie bardzo smakuje, ale wtedy im raczej smakowało. No i piwo było bardzo szybko. Wino importowano i pito też masami, głównie Węgrzyna. Piliśmy więcej kiedyś niż teraz? Ja nie mam pojęcia. Nie wiadomo, jak to zmierzyć. Ale na pewno były okresy, że piliśmy bardzo dużo. Wiemy już, że nie było, nie używano wtedy ziemniaków. Czym zastępowano ziemniaki? No, ziemniaki do nas dosyć późno dotarły. Zamiast ziemniaków mieliśmy kaszę przede wszystkim. Co panu z tej kuchni staropolskiej dziś smakuje najbardziej? Podejrzewam, że nic w takiej formie, jak jadano kiedyś. Wszystko się zmieniło. Podejrzewam, że już ten przełom XVII i XVIII wieku, to już by się tam dało coś pojeść, a wcześniej niekoniecznie. Myślę, że to mogłoby być dla nas trochę szokujące. Tak sobie to wyobrażam, że jednak te smaki były bardzo inne. Oczywiście jarzyny smakowały mniej więcej tak, jak smakują. Jeżeli z mięs preferowano tłuste kawałki nad chude, no to można sobie wyobrazić. Nic by pan nie wybrał? Nie, no coś bym pojadł. Nie, no nie, że nic. Ciekaw jestem, jak przyrządzano rzepę, czy owe topinambury, które podobno wówczas hodowano, a teraz nawet nie wiadomo, co to jest. Bardzo jestem ciekaw, jak smakowały tamte stare barszcze przede wszystkim, bo żur mógł się zmienić stosunkowo niewiele, ale barszcz na pewno bardzo. No, barszcz i żur to my znamy, ale te topinambury to ja nawet kiedyś znalazłem i zdaje się, że coś takiego w ogrodzie mieliśmy, ale to też była trochę inna odmiana, z której można było trochę więcej wyciągnąć. Podobno korzeń pokrajany mógł udawać cytrynę w herbacie i dawał podobny smak. A ktoś podesłał nam kulinarny staropolski wiersz: ryby, drób i cielęcina lubi tylko białe wina, zaś pod woły, sarny, wieprze, jest czerwone wino lepsze. Za to szampan, wie i kieb, dobry w trakcie, po i przed, napisała Magda. I bardzo dziękujemy za ten wiersz. Każcie wina nalewać, piwo niech ustąpi. Wino piją uczciwi, a piwo zaś skąpi, śpiewano w XIX wieku w krakowskim, pisze Paweł Libera. No i jeszcze przypomina, że nie jest do końca prawdą, że wódka była tylko napojem chłopów i żołnierzy. Lepsze gatunkowo wódki i likier ceniło sobie zamożne mieszczaństwo i szlachta. Wiadomo, że Stefan Batory pił cynamonówkę, a wódki gatunkowe destylowane 2 lub 3 razy z różnymi dodatkami kosztowały
więcej niż dobre wina. W 1680 roku w Chełmnie sztof Dubelt Anyżówki kosztował 60 groszy, czyli dwa razy tyle, co wino reńskie, a prawdziwym złotym wiekiem wódki okazało się 18 stulecie. No, może i skończyło się to, jak się skończyło przez ten złoty wiek wódki. Panie doktorze, no musimy się też zmierzyć z tymi napitkami. No tak, już taka godzina, że dzieci nie słuchają, to możemy coś na ten temat powiedzieć. Ja powiem tak, że wódka, oczywiście to, co nam się tak bardzo kojarzy, jest taka teoria, że to jeszcze Kuchowicz o tym pisał, że wódkę myśmy wymyślili. 1546 jest pierwsze takie potwierdzenie tego słowa, tego terminu wódka. Kuchowicz wysuwał hipotezę, że w innych językach, także po rosyjsku, ta wódka jest przejęta, prawda, z polskiego, z języka polskiego. Być może. Jeśli natomiast idzie o te drogie gdańskie wódki, kolorowe wódki, to jest wpływ zewnętrzny z kolei, bo kto to wyrabiał? Otóż pobożni menonici. Nie przypadkiem w Holandii, typowym holenderskim takim, że tak powiem, narodowym napitkiem, nie żeby wszyscy tego pili dużo, ale generalnie uchodzi za narodowy, jest właśnie taka mocna wódka, ale właśnie doprawiona jakimś anyżem, czymś, prawda, różnymi, na różne sposoby. I to jest to, co menonici przywieźli tutaj i nam sprzedawali, a nam smakowało. Tu muszę się odnieść też do tego, co powiedział Bikont. Otóż on wspomina, że właściwie nie bardzo czy dużo pito, właściwie nie ma tego jak zmierzyć. To jest prawda, tego nie ma jak zmierzyć aż do XIX wieku. Natomiast w wieku XIX możemy już zmierzyć. I to są, przeliczywszy te wódki, prawda, 70% sprowadzając do 40%, potem do czystego spirytusu, z pewnym marginesem błędu możemy powiedzieć, że pito w XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku, tak około 1830-40, pito tyle, co w schyłkowym okresie PRL-u, czyli mniej więcej około 8-9 litrów czystego spirytusu na głowę. No pytanie, jak to organizmy wczytywały z tą kuchnią, bo to zawsze jest pytanie, co pod co i z czym to trzeba potem strawić. Tak, tylko że jak mówię te 9, prawda, na głowę, to kto tą wódkę pił? No pili to przede wszystkim chłopi. I z czym oni to trawili? No tak, no ziemniaka w postaci płynnej. I raczej, jeśli chodzi o tą zagryzkę, to bardzo nieduże. Jak się czyta już z drugiej połowy XIX wieku relacje, prawda, takich pionierów ruchu ludowego, którzy bardzo często zaczynali od tego, że walczyli z alkoholizmem. No to w jednym z tych pamiętników ten pamiętnikarz pisze tak, że we wsi było 3 karczmy i sołtys i 2 ławników chodzili od karczmy do karczmy, siadali w tej karczmie i siedzieli, patrzyli, jak chłopi piją. Chłopi pili wódkę bez zagryzki, bo szkoda pieniędzy na zagryzkę. Ale bardzo podejrzliwie się patrzyli, bo przyszła władza, prawda, siedzi i patrzy. No to nie wiadomo, czego władza może chcieć. W związku z tym kupowali wódkę i chodzili do siebie do domu, bo tam władza im nie przyjdzie. I korzyść z tego była taka, że wprawdzie nadal pili, ale przynajmniej zagryzali, bo w domu mieli czym, prawda? Więc no tak to jest z tym piciem. Co do tego picia wczesno-nowożytnego, rzeczywiście tutaj Piotr Bikont ma rację, tego po prostu nie sposób jest zmierzyć, ile pito. A oczywiście mamy te z tych relacji różnych, jak się weźmie Jędrzeja Kitowicza na przykład, przecież obyczaje, no to on pisze o tych sławnych pijakach, którzy są no wręcz bohaterami takiej wyobraźni, prawda, narodowej, ale czy oni są typowymi postaciami, trudno powiedzieć. Ja myślę, że nawet jeżeli przyjmiemy to, co mówiłem wcześniej, że 1/3 kalorii z tych 3500 a dziennie pochodzi z alkoholu, to nie jest, to jest norma europejska w tym czasie. Myśmy nie byli jakimiś takimi wielkimi pijakami, to znaczy że dziwiono się, jak pijemy, to znaczy, że po jedzeniu, prawda? Ale jakby nie dziwiono się, że tutaj są sami pijacy, prawda? Wszędzie jednak tak było, no. To były takie czasy, jak mówię, bez samochodów, wszyscy chodzili lekko, z lekkim szumkiem w głowie.
Upomina się Andrzej z Kalisza, żebyśmy powiedzieli coś o legendarnej starce, czyli wódce podobnej w stylu do whisky. Destylat zakopywano w dniu narodzin syna szlacheckiego, aby wypić odkopaną starkę w dniu weselnym. No, nie wiem, czy ktoś jeszcze ma taki zwyczaj, podobno polskie i podobno od XV wieku, ale musimy tylko jedno słowo powiedzieć, że jeszcze miody były, bo to było coś i też miodem Polska stała, tylko to takie miody z miodów barciowych oczywiście. Tak, oczywiście, jak najbardziej. I to się potem alkoholizuje, prawda? Przetwarza się i to Paweł Libera opisuje w swoim tekście, do którego lektury wszystkich zapraszam w grudniowym numerze Mówią Wieki, opisuje tą procedurę, jak się te miody wytwarzało, no ale już połowa XVII wieku to już jest schyłek tych miodów, a wino jednak zastępuje, przynajmniej w tej kuchni wyższej, w niższej gorzałka. Jednak już miodosytnictwo polskie przeżywa pewien kryzys w tym okresie. A już w początku XIX wieku już właściwie można powiedzieć, że to już jest upadłe rzemiosło. W każdym razie lekko zapoznane. Anka napisała, że starka dotyczy córki, a nie syna. Mam wrażenie, że chodziło w tradycji o syna, ale to jest oczywiście do sprawdzenia. Ale odpowiedzmy na pytanie dotyczące mleka. No, mleko nie było postne i zastępowano je wodą, jeżeli potrzeba było takiego płynu w czasie postu, czyli na przykład w piątek. No i tak naprawdę też w całą masę innych dni, bo jak powiedzieliśmy, było ich około 200 w ciągu roku, mleka się w takiej sytuacji nie pijało. Ale jeszcze rosół. Rosół mi się bardzo podoba, ponieważ ważne jest tutaj też słowo, bo myśmy nic nie powiedzieli o języku, że różne rzeczy w języku przetrwały i różne określenia potraw wskazują, skąd mogły przyjść, albo dokąd wywędrowały z Polski, bo chociażby taka tarta bułka, czasami z masłem, czasami tylko taka podpieczona bułka na patelni, jest nazywana sosem polskim. I tam wspomina Robert Makłowicz, że w końcu Leszczyński kilka potraw z Polski zawiózł do Francji i Francuzi do dzisiaj sosem polskim, czyli taką bułką jak do kalafiora, różne rzeczy pokrapiają. Ale rosół okazuje się, że ta nazwa wszędzie i w każdym innym miejscu u Słowian to jest raczej mięsna zupa po prostu, a u nas ten rosół, być może od włoskiego rosolare, czyli warzyć, no spodobało mi się to, nie wiedziałem, że ten nasz rosół to rzeczywiście stąd. No prawdopodobnie tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, mianowicie jak mówimy o kulturze materialnej, a także o kulturze kuchennej, czytamy dawne źródła, bardzo często spotykamy jakieś nazwy, które nam coś przypominają, natomiast one, desygnat nie musi być taki sam, jak nam się wydaje. To jest, bardzo często jest tak, że trafiamy na nazwy, które w ogóle nie wiemy, co mogą znaczyć, ewentualnie, no właśnie, znaczą co innego, niż nam by się wydawało. Kraj bez zup, prawda? Mhm. A jednocześnie wymieniane są różne właśnie rosoły i tak dalej. No to co, nie zupy? No zupy. No właśnie. Takie zupy, ale nie potarze takie, tak? Czyli bardziej to było rzadkie i niezawiesiste. A no właśnie. I jak wchodzimy coraz głębiej w te zagadnienia, pojawiają się takie właśnie problemy. I to, jak mówię, wszędzie jest, we wszystkich dziedzinach, które rozważają kulturę materialną. Co jest co? Tak naprawdę dzisiaj tego nie wiemy. To jest trochę świat, w który trzeba wniknąć, czasem się czegoś domyśleć, czasem postawić jakąś hipotezę. To jest taka archeologia wiedzy, tylko że, prawda, to jest taka archeologia, w której nie widzimy tego przedmiotu. Nie widzimy, nie czasami posmakujemy w tym wypadku kuchennym. Może to lepiej. Bezpieczniej czasami.
Czy na rodzaj spożywanego alkoholu ma wpływ strefa klimatyczna? Bo patrząc na Europę, to od Hiszpanii wino, dalej piwo, u nas wódka, w Rosji, a u nas i w Rosji wódka. Czyli im zimniej, tym mocniejsze trunki. Tak puentuje to Tomek z Zabrza. No ja myślę, że w ogóle warto pamiętać o tym podziale, że jednak tutaj mówi się po prostu o północnej też kuchni i południowej. I tak przebiega ta granica. No mówimy o kuchni staropolskiej. Dzisiaj rzeczywiście pewnie inaczej można byłoby te przeprowadzać linie podziału. Natomiast tradycyjne to po prostu północ i południe. Tak, oczywiście, bo to warunkuje, ten klimat warunkuje ilość mięsa, warunkuje no właśnie to wino, bo oczywiście szlachta, magnateria, o której mówimy, mówiąc o kuchni staropolskiej, dla nich wino nie jest takim wielkim problemem, ale chłop wina nie pije, prawda? A chłop włoski czy hiszpański jak najbardziej wino pije, a z piwem gorzej. Ale to też się zmieniało, zmieniał się klimat, bo klimat się zmieniał, były ocieplenia, były oziębienia, w średniowieczu żeśmy mieli wino. A co z babami i czarną polewką? Czarną polewkę zostawmy Mickiewiczowi, ale babę drożdżową tośmy światu dali. I niech się różni Włosi cieszą ze swojego il panettone, a tak naprawdę to być może zawdzięczają ją przede wszystkim nam. I tutaj może trochę nacjonalistycznie pojechałem, ale tutaj postawmy kropkę, panie doktorze. Co pan ale ma? Dima mówił, że baba polska, jak najbardziej, baba polska. Także to jest... To nie jest żaden nacjonalizm, to po prostu jest potwierdzenie tego. To jest prawda. To jest prawda. I rodzynki też były polskie. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy się z panem dzisiaj spotkać. Przypominam, że książka Ludzie i Technika, książka, do której zaglądaliśmy jeszcze przed drukiem, czyli Szkice z dziejów cywilizacji przemysłowej, książka autorstwa naszego gościa, już jest na rynku. Ludzie i Technika, można ją znaleźć i poczytać. Myślę, że to też fajna lektura na czas świąt. No i tam żywność też się pojawia, bo będzie i śledź, i będzie owca, i będzie bydło, i to wszystko będzie zmieniało świat, więc to nie tylko technika, ale też nasze jedzenie. Moim gościem był pan doktor habilitowany Michał Kopczyński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, z Muzeum Historii Polski i magazynu historycznego Mówią Wieki, do którego dzisiaj zaglądaliśmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, a teraz jeszcze jedno, bo coraz mniejszą wagę niestety dzisiaj przywiązujemy do tego, co i jak i gdzie jemy, chociaż różne są tutaj też doświadczenia. Ktoś napisał, że tak naprawdę to z tym Londynem to kit, bo bigos im wcale nie smakuje, może kindziuk ma szansę, ale coraz częściej jemy szybko i byle jak, chociaż liczba tytułów książek kucharskich w księgarniach mogłaby świadczyć o czymś zupełnie przeciwnym. No i często jemy w biegu nad klawiaturą komputera, no ale są ludzie, którzy tym fast foodem i wszelkim śmieciowym jedzeniem śmieciowemu jedzeniu, jaka trudna zbitka, mówią nie. Grupa zapaleńców z całego świata tworzących ruch slow food uważa, że nie jest za późno, a są wśród nich Piotr Petryka, lider warszawskiego Convinium Slow Food, Stefano Sardo z włoskiego slow foodu oraz Maciej i Marcin Jarosowie, producenci miodu pitnego. Usłyszymy ich w reportażu Doroty Fredrobonieckiej pod tytułem Slow Food, a ja dzisiaj już się żegnam i zapraszam na poniedziałkowe Zostaw Wiadomość. Do usłyszenia, Tomasz Kosiorek. Często chodzicie do fast foodów? Często chodzę, lubię się najeść dużo. Fast foodów bardzo rzadko, bo mieszkam w takiej dziurce, gdzie nie ma. I także tutaj, korzystając z okazji, zdarza się to kilka razy do roku, jak mam okazję być w większym mieście. Nigdy w życiu nie byłem przed studiami w McDonaldzie. I jak w Łodzi zacząłem studia, mnie kolega namówił, chodź, będziemy, no dobra, pierwszy raz w życiu byłem i na tych plakatach, te Big Maci, cheeseburgery, to wszystko takie wielkie jest. Zamówiłem tam coś do jedzenia, jakiegoś szejka do picia. Pani mi da taki mały pakuneczek. Ja mówię, czy to na pewno dla mnie? Otworzyłem to, taka mała bułeczka, plasterek szyneczki, takie waciane to wszystko. Zjadłem. Ja mówię, wiesz co, to jest takie zapychanie kichy, jak ja to mówię. Gdzieś idziemy coś zjeść jeszcze. Dobry wieczór Państwu. Witamy na pierwszym w Polsce festiwalu filmów kulinarnych.
Food Film Fest. Będziemy świadkami niezwykłej uczty dla fanów kina i kulinariów. Między innymi rewolucji kulinarnej w Stanach Zjednoczonych. Będziemy przyglądać się rozwojowi sprawiedliwego handlu i slow foodów. Potędze przemysłu żywnościowego. A na razie zapraszamy na every day at the same time, doing a job that has existed for 120 years. The Dabbawalas of Mumbai. There's nothing like it anywhere else in the world. Tutaj festiwal filmów kulinarnych pokazywał, że Amerykanie swój rynek rolny i swoją żywność doprowadzili już do stanu tragicznego. To, co mają, to jest po prostu najbardziej efektywny system produkowania najgorszego jedzenia na świecie. To, do czego fast food doprowadził w Ameryce, już teraz oni też widzą. Niestety w momencie, kiedy efekty zdrowotne są już bardzo bolesne dla społeczeństwa, tylko nie wiem, czy dadzą radę to jakoś odwrócić. My aż w takie bagno nie wdepnęliśmy, ale zmierzamy ku temu dziarsko z podniesioną głową i uśmiechniętą twarzą. Też wchodziłem do sklepu i wychodziłem ze sklepu z pustym koszykiem, bo nie mogłem do niego włożyć z czystym sumieniem ani jednego produktu. Wychodziłem ze sklepu głodny i to jest absurdalne przy tak ogromnej podaży nadprodukcji jedzenia, żeby nie było co jeść. Także ludzie, dla których podobne rzeczy są ważne, nie tylko cena i opakowanie, ale również smak tego, co jest w środku, również taka świadomość, kto to jedzenie wyprodukował, jakimi metodami. To było dla nas ważne i to było źródłem powstania naszego konwiwium, slow foodów, jak i również całego międzynarodowego ruchu. Źródłem tego działania była również świadomość, że tak trudno mi znaleźć sensowne zaopatrzenie do moich restauracji. My prowadzimy 7 restauracji. Kłopotem jest znaleźć 6 tysięcy jajek miesięcznie, które będą pochodziły od kur, które mogą sobie biegać po podwórku, tak? Już ta ilość jajek, niewielka w skali kraju, już stanowiła problem. Także jesteśmy jednak w tej chwili skazani przy takim masowym zaopatrzeniu na masowe, przemysłowe rolnictwo. Slow food narodził się we Włoszech, a konkretnie w małym miasteczku w Piemoncie. Przede wszystkim dlatego, że Włosi mają silną tradycję związaną z jedzeniem. Wszystko zaczęło się w roku 1986 w Rzymie, kiedy naprzeciwko schodów hiszpańskich został otwarty McDonald's. Włosi się oburzyli i postanowili zaprotestować. W latach 80. we Włoszech zapoczątkowano coś, co potem nazwano slow foodem. I oficjalny początek międzynarodowego slow foodu to jest Paryż, rok 1989. Założycielem ruchu był Carlo Petrini, który pochodzi z tej samej miejscowości, co ja. Miejscowość nazywa się Bra i jest zamieszkiwana przez około 30 tysięcy osób, a znajduje się na północny zachód od Turynu. Northwest of Italy. W Polsce slow food powstał w 2002 roku. Jest oparty na takich konwiwiach, czyli małych, autonomicznych grupach ludzi, które nie mogą przekraczać górnej granicy 100 osób, bo związek ludzi w tworzeniu slow foodu jest bardzo istotny. Temat jedzenia to nie tylko temat smaku, ale również to wszystko, co za tym się pokazuje, bo na końcu, na talerzu mamy albo produkt jakiejś maszyny, która nam wypluwa na talerz różowy, ociekający chemią kawałek niby wędliny, smakującego tak samo w Nowym Jorku, w Bombaju i w Warszawie, albo ląduje nam na talerzu coś, co wytworzyli ludzie z naszego województwa, którym możemy uścisnąć rękę, których możemy znać również z imienia i nazwiska i którzy dbają o swoją markę, być może nawet bardziej niż wielkie koncerny, bo żywią swoich sąsiadów. Tutaj jesteśmy w laboratorium. Może nie jest to najnowocześniejsze laboratorium, jakie sobie można wyobrazić, natomiast na tym sprzęcie tutaj wszystko, co jest niezbędne, można zbadać. To będę podgrzewała i mogę to destylować. Sprawdzimy, jaka będzie zawartość alkoholu w tym miodzie akurat konkretnym. Robimy miody pszczele i miody pitne. Każda partia jest tutaj u nas sprawdzana, żeby nie był na pewno oszukany, jeżeli chodzi o miody pszczele, żeby tam pszczelarz nie dosypał cukru, bo to też wykryjemy, żeby nie było, no powiedzmy, takich typu metale ciężkie czy antybiotyki, to zlecamy firmom, które się tym zawodowo zajmują. Tu się destyluje, tam się mierzy, miareczkuje.
na pszczoły przyszedłem z racji takiego, że lubię to. No. Firma istnieje od 1978 roku. Z żoną jesteśmy lekarzami weterynarii. Cały czas miałem ochotę na hodowlę pszczół. Zresztą pszczoły to mam od 13 roku życia i praktycznie miałem zawsze sporo forsy z pszczół. No a jak już studia skończyłem i byłem lekarzem, to też miałem pasiekę. I tą robotę lekarską rzuciłem, bo widziałem, że moja pasieka dawała większy dochód niż pensja lekarza. No i żeśmy się wzięli z żoną za hodowlę i na początku no to byłem sam. Ja się pierwszy zwolniłem, żona się zwolniła za rok, a potem tak dołączali synowie, no i jakoś się nie chcą puścić tej firmy. No widać jest dobra, bo nie chcą iść na swoje, nie chcą wyjechać do Anglii, tylko siedzą tu u mnie i tu to robią i myślę, że wszyscy są zadowoleni z tego. Ja zawsze z ojcem do pszczół chodziłem, już jak miałem 12 lat, to już na pasiece pracowałem z ojcem. W mojej rodzinie zawsze były tradycje, to znaczy mój dziadek opowiadał zawsze o swoim ojcu, o swoich dziadkach, jak gospodarzyli się. Ze strony mojej babci cała rodzina to byli młynarze. Mi się to zawsze podobało, że to nie jest tak, że ktoś z kontekstu jest wyrwany i coś zaczyna robić, tylko że robi coś, co robili jego poprzednicy. W związku z tym jakby taką filozofią tego przekazywania zawodów, no już byłem przesiąknięty. Po prostu wiedziałem, że studia chemia spożywcza i jakby naturalną koleją rzeczy było tutaj przyjście do firmy i kontynuacja dzieła, które zaczął mój ojciec. No co, przy ciebie się dało? No. No tu stoją ule, tu jest pasieka. No tu w tej chwili no, trochę więcej jak 100 uli stoi. Na tych ulach częściowo robimy miód, ale głównie tu jest hodowla matek i to są ule hodowlane. Robimy rocznie około 2,5 tysiąca matek dla swoich pszczelarzy, czyli tych, którzy nam dostarczają miód. No pani pokaże, jak ul wygląda w środku. Drewniane ule, ocieplane słomą. I w tej chwili po ula się chodzi delikatnie bardzo, bo te pszczoły śpią i nie lubią wstrząsów. Tu są takie ramki do dołu wiszą. Ta jest pusta, one są w tej chwili miodem zalane. No i na tych ramkach jest gniazdo, czyli taki jakby kula z pszczół. Zatrudniamy 18 ludzi, ale to właśnie do takich prac fizycznych, no powiedzmy prostszych prac. A cała generalicja w technologii to już jest rodzinna. W 1991 roku, jak weszła ustawa gospodarcza, która pozwalała produkować alkohol, no my byliśmy przygotowani technologicznie i umiejętnościowo, żeby robić wina. Tanie wina w Polsce to był wtedy super biznes. No ale żona moja z racji sumienia mówi nie, to rozpijać ludzi nie będziemy, truć ludzi nie będziemy. No i wtedy weszły miody pitne właśnie. Takie małe zakłady jak nasz nie mają pieniędzy na reklamę. I teraz nasza cała reklama to jest taka, że jak ktoś kupi nasz miód, spróbuje, to przyjdzie do nas drugi raz kupić. I właśnie jakość jest u nas tylko reklamą. My nie możemy sobie pozwolić na kiepską jakość, jako mała firma, nie? Trzeba zebrać grupę przyjaciół w swoim miejscu pracy, u siebie w redakcji, w Trójce i brać bezpośrednio od rolników te plony, które akurat w tej chwili są zbierane na polu, bo na tym polega też ogromne nieporozumienie w naszych zakupach, że kupujemy coś zupełnie poza sezonem, kupujemy pomidory w styczniu, które nie mają sensu, smaku i wartości. Pan Maciej Jaros jest świetnym miodosytnikiem i jego miody zostały uznane przez międzynarodowy slow food, czyli tutaj pan Maciek Jaros wypłynął na dużo szersze wody, co było bardzo widoczne na targach Salone del Gusto 4 lata temu. Był na prawie każdym plakacie. Cały Turyn był oklejony zdjęciami Maćka Jarosa i tak się złożyło, że slow food wybrał jego jako ikonę takiego działania zgodnego z tradycjami, bardzo uważnego, jeżeli chodzi o metody produkcji, no podchodzenie z wielką pieczołowitością do swojego zawodu, do swoich pszczół i do swoich konsumentów. To też jest bardzo ważne. To są wróżki i śliwki, które u nas na placu rosły. No i ja to suszyłem. No i inaczej smakują te śliwki. No te śliwki są super. Byliśmy we Włoszech parę razy, bo tam na targach byliśmy i dopiero się widzi, co świat chce jeść, gdzie świat idzie, bo
jak się chodzi tylko po jedzenie do supermarketów, no to ręce opadają, nie ma co jeść. Dopiero jak się jest na takich targach, Terra Madra czy Salon Smaku, no to dopiero widać, że ludzie na świecie chcą dobrze jeść, że chcą mieć zdrowe to jedzenie, że szukają. Tam facet ma 10 kóz i jest producentem sera wielkiego. Znają go w całej okolicy. Parę drzew ma oliwkowych i tłoczy oliwę i jadą po tą oliwę do niego. I właśnie tam mały producent jest bardzo doceniony. Dlatego takie targi podbudowują człowieka. No. Wcale nie chcę być dużym. No. Przedstawiciele slow food domagają się, żeby jedzenie było zdrowe, czyste i sprawiedliwe. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy produkują jedzenie, nie byli wykorzystywani. Żeby to nie była tania siła robocza gdzieś w odległych miejscach. Cała moja rodzina od pokoleń jest związana z jedzeniem. Początkowo mój tata sprzedawał produkty spożywcze. Potem zaczął o nich pisać. Jego tata, czyli mój dziadek, także zajmował się jedzeniem. Sprzedawał sery i wędliny. Do tego jeszcze pierwszą osobą, która się pojawiła w szpitalu po moich narodzinach, był założyciel slow foodu, Carlo Petrini. Byłem więc skazany na to od samego początku. Mam 3 braci i teraz jesteśmy bardzo porozrzucani po świecie, więc trudno nam się spotkać na regularne domowe posiłki. Ale wyrosłem w atmosferze domowego jedzenia i dobrej kuchni mojej mamy. To wykształciło moje nastawienie do jedzenia. Staram się kontynuować te tradycje w swoim domu razem ze swoją dziewczyną. Kupujemy tylko dobre produkty i staramy się gotować, ale oczywiście nie tak jak kiedyś, że każdy obiad, każda kolacja jest jedzona w gronie rodzinnym. To jest też kwestia tego, że mamy coraz to mniej czasu na gotowanie, więc siłą rzeczy nie czerpiemy aż tak bardzo z tych starych tradycji. Wraz z wymierającym powoli pokoleniem babci, osób, które urodziły się przed wojną, tracimy pokolenie tak zwanych domowych kucharzy, domowych szefów kuchni, czyli osób, które wkładają serce w gotowanie i ogromną wiedzę. To jest włoskie dziedzictwo, które niestety z przykrością muszę stwierdzić, nie jest przekazywane młodszym pokoleniom, czyli córkom i wnuczkom. Gdy babcie odejdą, to niewątpliwie te tradycje będą z każdym pokoleniem słabsze. U nas obiad i kolacja to już są takie święte rzeczy. Cała rodzina musi usiąść do stołu i wszyscy wtedy jedzą. Jest czas na obgadanie dnia. Są takie oazy spokoju. Filozofia slow foodu pociągnęła moją żonę do tego stopnia, że sama chleb piecze. I takim, ja to nazywam zboczeniem zawodowym, jest, że czytamy zawsze, co jest na etykietach. I naprawdę mnie przerażają produkty niektóre, które są w sklepach, bo oprócz wody tam nie ma nic naturalnego. Więc ta świadomość spowodowała, że ciągniemy temat slow foodu, tego zdrowego, w tej chwili się mówi zdrowe, naturalne, po prostu normalnego jedzenia. Takiego, jak jadali nasi dziadowie i pradziadowie. Co potrzeba? Jakiś, to jest znaczy taki, no, jakieś generalne przeziębienie, nie jest specjalne. Proszę.